Witajcie w trzeciej części naszej serii podcastowej poświęconej okultyzmowi, którą kręcę razem z doktorem Krzysztofem Grudnikiem, który jest literaturoznawcą, autorem książki Okultyzm i Nowoczesność. Polecam Wam bardzo tą książkę. W poprzedniej części podcastu poruszaliśmy mały wycinek z danej części książki. Pierwszy był poświęcony metodologii i to rozmawialiśmy o jednym aspekcie z tej metodologii, mianowicie o definicji okultyzmu, magii i ezoteryzmu. Staraliśmy się rozwikłać pewne trudności definicyjne. W drugiej części rozmawialiśmy o związkach okultyzmu z polityką i czy to prawda, że okultyzm stworzył faszyzm i nazizm, jak pewni intelektualiści dwudziestowieczni próbowali twierdzić. Teraz dochodzimy do jakby właściwej specjalności doktora Krzysztofa Grudnika, czyli do literatury. I z tego też oczywiście weźmiemy tylko mały fragment, bo tak jak mówię, książka jest sowicie napakowana informacjami. I chciałem tutaj z Tobą poruszyć, Krzysztofie, temat pisarzy, którzy mi osobiście są bardzo bliscy, którzy mnie pasjonują w sumie od lat. Mianowicie jeden z nich to jest Arthur Machen, który sam był okultystą, albo ezoterykiem, jeśli możemy tak powiedzieć, i jest jednym z twórców literatury, którą Howard Phillips Lovecraft określał mianem weird fiction. No i na temat samego Lovecrafta, który scharakteryzowałeś Machena i Lovecrafta jako twórców skupiających się na, użyłeś określenia, negatywnej epistemologii, się dobrze pamiętam. Tak, to jest określenie, które wprowadził Marco Passi i od niego zaczerpnąłem to określenie. No. To jakbyś mógł rozwinąć, czym jest negatywna epistemologia i w jaki sposób się zrodziła i przejawiła w twórczości tych dwóch, między innymi tych dwóch pisarzy. Okej. Jeszcze tylko nadmienię, że jeśli chodzi o ten okultyzm Machena, to jak najbardziej. To nie jest jakieś inne wydanie ezoteryki, to jest konkretnie to. On należał do Golden Dawn i tak dalej. Znaczy, czyli zakonu Złotego Brzasku. To jest, tak. Więc jak najbardziej był okultystą. Natomiast o co chodzi z tą negatywną epistemologią? Jak powiedziałem w pierwszym odcinku, jednym z powodów, dla których rozwinął się okultyzm, czyli takie specyficzne wydanie ezoteryki na przełomie XIX i XX wieku, była potrzeba przeciwstawienia się paradygmatowi naukowemu. Negatywna epistemologia jest pewną strategią przeciwstawienia się temu, tej powszechnej naukowości, dlatego że przyjęło się łączyć, że to, co jest naukowe, prowadzi nas do poznania i to poznanie jest pozytywne. Mm-hmm. Epistemologia to jest nauka o poznaniu. Dokładnie. Bo to warto jakby dookreślić. Więc mamy tą naukę o poznaniu i poznanie jest zawsze dobre, więc w tym założeniu. Więc epistemologia jest czymś pozytywnym. Zawsze lepiej coś wiedzieć niż nie wiedzieć. Epistemologia negatywna zakłada, że no nie do końca tak jest. Mm-hmm. Nie do końca, a nie zawsze lepiej wiedzieć. I obecność tej epistemologii negatywnej u Machena, na przykład w opowiadaniu Wielki Bóg Pan, czy u Lovecrafta, na przykład w Zewie Cthulhu, ale praktycznie w całej twórczości Lovecrafta, pokazuje, że jak zbliżamy się do prawdziwej wiedzy, to nam to nie służy. To funduje nam często jakąś traumę albo doprowadza nas do domu wariatów. U Lovecrafta bardzo często. Albo samobójstwa. Mhm. Z powodu załamania nerwowego. Tak. Nie wiem, ja nie jestem aż tak w stanie odtworzyć z pamięci tego cytatu. Otwierający ze Cthulhu? Tak, dokładnie. Jednym z największych dobrodziejstw nauki jest to, że nie jest w stanie skorelować całej zdobytej przez siebie wiedzy. Nauka składa się z wielu dziedzin, a każda z nich dąży do poznawania swojej części. Tak luźno przekładam z angielskiego. No mniej więcej to, że to jest największe błogosławieństwo, że jesteśmy w stanie korelować, bo gdybyśmy byli w stanie skorelować całą tą, to już wychodzę z cytatu, ale odtwarzając mniej więcej sens tego tekstu, jeśli będziemy w stanie skorelować całą tą swoją wiedzę,
to odkryjemy takie obszary rzeczywistości, które absolutnie nas zdruzgoczą. Dokładnie. I to jest świetna nawet definicja, mógłbym zaryzykować tej epistemologii negatywnej. Gdyby nam się udało poznać istotę rzeczywistości, bo ta wiedza naukowa, którą mamy przez to, że mamy ją w rozproszeniu, ona jest w stanie tylko manewrować dookoła tego rdzenia jakby rzeczywistości. Tak. Ale nie może go przeniknąć, bo nie możemy się jakby wszyscy razem dogadać, bo mówimy innymi językami. Ale gdybyśmy mogli, to nie zbudowalibyśmy wieży Babel dorównującej Bogu, tylko po prostu zmiotłoby nas z planszy. Jakby nie bylibyśmy w stanie wytrzymać tego, co wiemy wspólnie, składając to wszystko w całość. I tak jest w twórczości Lovecrafta praktycznie całej, nie? Że ignorancja jest błogosławieństwem. Trochę tak, aczkolwiek, znaczy nie, to jest podstawa, że nawet naukowcy, którzy odkrywają wiedzę i w ten sposób są w stanie uchronić świat i ludzkość przed pewnym kataklizmem, no bo przecież w koszmarze w Dunwich, no to jeden z profesorów zapobiega kosmicznemu kataklizmowi w ten sposób, że zabija jedną z dzieci spłodzonych z Bogiem i Ocatotem. Tak, ale samo istnienie tego bóstwa i możliwość nawet powtórzenia tego. Ale to, co jest najważniejsze... To jest odwleczenie katastrofy. Nie? Tak, ale najważniejsze, co ten profesor mówi, to, żeby skryć te wszystkie księgi, które mówią o tym, jak naprawdę tutaj na czele z księgą tajemną, chyba można by powiedzieć, że w jakiś sposób okultystyczny, Necronomicon, oczywiście kreacja literacka, taka księga w tej formie, jak opisywał Lovecraft, nigdy nie istniała, to tak, to wszyscy naukowcy mówią, trzeba ukrywać tą prawdę. Jeśli coś złego dzieje się na Antarktydzie, jak w opowiadaniu W górach szaleństwa, to naukowcy, którzy jadą poznać naukowo, zobaczyć, co tam się dzieje na Antarktydzie i są świadkami, potrafią poznać niesamowite rzeczy, odkrywają pradawne cywilizacje, odkrywają skamienialiny, których nie istnieli, cała historia Ziemi się zaczyna w inny sposób kreować, ale wracając, co mówią? Że trzeba przypilnować, żeby kolejnych wypraw na Antarktydę nie było. Ponieważ to, co tam zostało odkryte, może zupełnie zdruzgotać ludzi i jakby zniszczyć tą cywilizację ludzką. To jest jedna taka jakby zewnętrzna zewnętrzny kierunek tej wiedzy, wiedzy o świecie, ale u Lovecrafta przerażająca bywa też wiedza o sobie. Tak masz w Widmie nad Innsmouth, kiedy bohater dowiaduje się czegoś o sobie i nie może tego wytrzymać. Znaczy, on tak, no ostatecznie on się daje pochłonąć tej swojej, bo to zakładam, że osoby, które to słuchają, to znają trochę twórczość Lovecrafta, a jeśli nie znają, to nawet jeśli poczujecie, że zaspoilowaliśmy wam jakąś końcówkę któregoś z opowiadań, to nie jest istotne, bo z mojego punktu widzenia opowiadania Lovecrafta są niezwykle interesujące ze względu na środek tego, co tam jest, a niekoniecznie na suspensy, które są. No. Więc powiedzmy sobie wprost, co odkrywa główny protagonista, znaczy co odkrywa protagonista opowiadania Widmo nad Innsmouth, a mianowicie odkrywa, że plugawe potwory, które są pewnymi hybrydami okropnych potworów wychodzących z głębin morskich, które się krzyżują z ludźmi, że on sam nosi w sobie genealogiczne, w ten sposób też genetyczne dziedzictwo tych istot i ostatecznie sam staje się jedną z tych zaczyna istot. Się zmieniać. Tak, zaczyna się zmieniać istotę, którą wcześniej uznawał za potwór i przed którą próbował się bronić. Przy czym nie napawa tylko tego nagle uwielbieniem tego, kim jest. Nie ma takiego fragmentu tam, tak? To jest po prostu, jest to rodzaj tragicznego szoku i to, że ta nowa natura go pochłania. Nie jest to pozytywne doświadczenie do samego końca. Nie jest. Ale w tym opowiadaniu o tym potworze z zamku? Tak, tak. To nie pamiętam tytułu tego opowiadania. Ja też nie mogę sobie przypomnieć. W przypisie to damy. To był albo bestia, albo upiór, albo... Uwaga, przypis. Chodzi o opowiadanie The Outsider, czyli przybysz w tłumaczeniu Roberta Lipskiego. Whatever. W każdym razie to możemy streścić to opowiadanie, bo chyba się inaczej nie da go omówić. Nie, spoko. Możesz streścić.
Protagonista budzi się w dziwnym miejscu, które okazuje się ostatecznie grobowcem i wychodzi na poszukiwanie innych ludzi. No i widzi, że ludzie uciekają w panice, więc no, dołącza się do tej ucieczki w panice. W końcu wpada do pewnego miejsca, gdzie może zobaczyć odbicie swojej własnej twarzy i widzi, że jest potworem, prawdopodobnie ożywionym trupem. I sam zaczyna rozumieć, że ludzie uciekali przed nim. No i ten moment poznania tego, że to ludzie uciekają przed nim i że to on jest tą bestią, jest no tym... Mamy tutaj poznanie, ale ono nie popycha do żadnej optymistycznej konkluzji. Tak. No i tutaj jakby jest to też moim zdaniem krótki, zwięzły, ale świetny przykład tej negatywnej epistemologii, nie? Że poznanie tak naprawdę... jest trudne, bywa oczywiście, bywa trudne do zniesienia. Poznanie prawdy o świecie i poznanie prawdy o sobie. A powiedz mi, jaki związek widzisz negatywnej epistemologii z okultyzmem per se? Oj, to będzie... Postarajmy się to w 15 minut, może się uda. Tak, chodzi o to, że ten okultyzm w wydaniu nowoczesnym, czyli przełomu XIX i XX wieku, opierał się na inicjacji. Inicjacja miała na celu uchronienie adepta przed tym, żeby przed tą negatywną stroną poznania. Okay. Musisz być inicjowany, żeby osiągnąć jakąś wiedzę, posiąść jakąś wiedzę, bo jeżeli zrobisz to bez inicjacji, możesz, ta wiedza może cię przerazić, bo nie będziesz gotów do tego, żeby ją przyjąć. I tak jest u McKenna, dlatego że Golden Dawn jest systemem inicjacyjnym. Czyli zakon złotego brzasku. Tak. Albo złotego świtu. Tak. Znaczy, to jest, jeszcze złota jutrzenka. Tak. Są różne tłumaczenia jednej organizacji. To wszystko dotyczy jednej. Dlatego mówię Golden Dawn, bo tutaj jakby wiadomo o co chodzi. Hermetic Order of Golden Dawn. No. U Lovecrafta tego nie ma. Dlatego że u niego aby na pewno są ludzie, którzy przyjmują wiarę w przedwiecznych. Oni muszą być w pewien sposób amoralni, ale przyjmując tą wiarę zachowują swoją część osobowości. Tak. Widzimy to w przypadku Charlesa Dextera Warda, kiedy protagonista, przynajmniej od pewnego momentu protagonista, jest bardzo cynicznym alchemikiem. No i on, powiedzmy, że on był inicjowany, on był absolutnie amoralny i on nie zwariował od wiedzy, którą przyjął, aczkolwiek tak jak mówimy, absolutnie amoralna postać. Jasne, widzimy to nawet w przypadku grup, tylko to są grupy, które jeżeli określę je tak jak Lovecraft, to mogą ściągnąć ten odcinek z YouTube'a. Whatever, powiedzmy sobie wprost, że przetnijmy ten węzeł gordyjski. Lovecraft był hardkorowym rasistą. Znaczy, był rasistą. W pewnym etapie swojego życia był hardkorowym rasistą, gdzie do wiedeńskiego akwarelisty nie było mu w ogóle daleko. Mówił, że go lubi. W sensie w listach mówił, że... Mówił, że go lubi, ale później mówił o nim też, nazywał go błaznem. No, chociaż szlachetnym błaznem, już takiego określenia. Nie później, on w tym samym liście mówił, że a tak, taki błazen, ale lubię tego koleżkę. No, przypomnijmy oczywiście, że to jest czas przed Holokaustem, więc no, najgorsze rzeczy się nie działa, aczkolwiek Lovecraft kiedyś wkurzony w jednym liście napisał, że pośredniejsze rasy powinny zostać zabite, na przykład przy pomocy trującego gazu, co jest było bardzo mroczne, ale też dodam od siebie, tutaj się chyba do końca nie zgadzaliśmy zawsze w tym aspekcie, jak sobie przypomina nasze wcześniejsze dyskusje, że ja analizując twórczość Lovecrafta widzę bardzo, że on z pozycji bardzo rasistowskiej odchodził do coraz mniejszej i w opowiadaniu nomen omen o tytule Wielka Rasa. Uwaga, przypis. Chodzi o opowiadanie Cień spoza czasu, które traktuje o gatunku kosmicznych istot nazywających siebie wielką rasą. To jest opowiadanie najmniej rasistowskie, z których było. Co więcej, zrównuje tam, co prawda, arystokrację różnych ludzi z różnych ras. Zresztą to samo się dzieje przez bramę Srebrnego Klucza. Ale jednak to nie rasa jest tam już przedmiotem hierarchii społecznej, tylko zaczynają dochodzić Lovecraft w pewnym momencie doszedł do pewnej rewolucji światopoglądowej. Okej, to nie jest tak, że ja się z tym nie zgadzam. To jest tak, że możemy zadać pytanie, co jest bardziej znanym opowiadaniem Lovecrafta? Wielka Rasa czy Widmo nad Innsmouth? Czy Zew Cthulhu?
czy ze Cthulhu. Gdzie Hindusi... I nie musimy wiesz, subiektywnie rozważać tej kwestii, dlatego że są... były plebiscyty, które to sam opisywałem w książce Groza jest święta, gdzie wprost... Akurat Wielka Rasa chyba się znajdowała jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych, ale ze Cthulhu rzeczywiście był wyżej. Widmo nad tak? Innsmouth było pierwsze. A już na pierwszym miejscu. Zapomniałem. ale no. Tak, no oczywiście, zgadzam się jak najbardziej. Przypomnijmy, że Widmo nad Innsmouth mimo wszystko opisywało, nie opisywało... opisywało fikcyjne hybrydy, tak? No to powiedzmy, że tam były pewne analogie do broni Lovecrafta. tam były pewne, można wysunąć pewną analogię do chronienia się przed mieszaniem się raz, które Lovecraft uważał... Tak, to nie są analogie, to jest dosłownie chronienie się przed mieszaniem raz. No, nie do końca, bo to jest istota z głębi, to nie do końca jest zupełnie obca rasa, tylko jest raczej inny gatunek, więc tam dochodziło do... No jest to inny gatunek, mają skrzelak. Okej, okay, no dobra, to spoko. Tak. I to jest nawiązanie do pewnych też swoją drogą. Za chwilę chciałbym o tym powiedzieć, że Lovecraft bardzo mocno korzystał z pewnych koncepcji teozoficznych, bardziej niż sam się do tego przyznawał, ale to myślę, że... Albo może to jest ten moment, w którym to powiem. Mieszanie się gatunków to też występuje u Heleny Bławackiej, różnego tego rodzaju koncepcje, tak? Jako coś, co... I w ogóle w teozofii można spotkać, że na przykład, nie wiem, no w Lemurii spotkałem... To akurat mnie bezpośrednio jedna osoba, która się uważała za jasnowickę i z tego też rozumiałem teozofkę. Cały czas ona jest w przekonaniu takim, że w Lemurii się krzyżowały różne gatunki i ludzie przez spółkowanie na przykład z rybami tworzyli ryboludzi. Wprost to jest opisane u Lovecrafta w Widmie nad Innsmouth. Znaczy nie wprost, że skopulowali z rybami, ale że powstawali ryboludzie przez mieszanie się z innym gatunkiem, który żył w głębinach morskich. Więc to nie jest wprost, ale w opowiadaniu ze Cthulhu, jeśli się gdziekolwiek pojawia osoba odmiennej rasy lub mieszaniec ras, to jest to bohater negatywny. Tak. Mało tego, to od czego wyszliśmy, że te grupy, które przyjmują wiarę w któregoś z wielkich przedwiecznych i tak dalej, to są prymitywne grupy ludzi o skórze innej niż biała. Tak, aczkolwiek są też wyjątki, no co zwrócił uwagę Joshi, który ostatnio zaczął, ostatnie teksty, które go czytałem, to był, zaczął bardzo protestować w prostym wiązaniu Lovecrafta z rasizmem i on przytoczył Szepczącego w ciemności, gdzie akurat człowiek, który w 100% służy rasie Migo, jest biały, blond, niebieskooki, okay. Więc to nie było takie jednoznaczne Lovecrafta. Co więcej, były takie opowiadania... Tak, ale ten argument... nie wiem, czy on jest jakby równoznaczny, nie? To znaczy to, że zdarzają się wyjątki, to nie znaczy jednocześnie, że jakby, wiesz, poświęcanie całych zgadzam grup się. Społecznych... Nie, Krzysiek, się z 100% tak zgadzam. No. To nie mam między nami tutaj żadnego bifu, bo ja wiem, że Lovecraft był rasistą, czytałem jego listy i czytałem jego eseje, czytałem jego wiersze, które niektóre są wprost obrzydliwe, jak na przykład o powstaniu... Czarnuchów, tak by to trzeba przetłumaczyć. Tak, no i to jest po prostu tragiczne. To się nie nadaje do zacytowania, nawet mimo tego, że się nie przejmuję tym, bo YouTube i tak mnie nienawidzi i wyłącza mi monetyzację za artykuły, za nagrania wprost religioznawcze. Z tego powodu tak dużo materiałów było na TikToku, a nie na YouTubie. 100 materiałów jest na TikToku, na YouTubie mniej. YouTube... Nie rozumiem, czemu mi to robisz. W każdym razie... W żaden sposób nie zaprzeczam temu, że Lovecraft był rasistą. Uważam, że był, tylko że miał w swoim etapie życia, kiedy był bardziej i w taki, który dojrzewał i żyje osobiście w takim przekonaniu, które jest nieweryfikowalne, ale że gdyby Lovecraft przeżył jeszcze parę lat, to on by przestał się określać jako rasista. Może by się udało, może nie, ale im bliżej był, im bardziej to ewoluowało z czasem. Ale to, że ktoś nie identyfikuje się jako rasista, nie znaczy, że jest rasistą. Bardzo mało rasistów ci powie, jestem rasistą. Nie, no przynajmniej dzisiaj. Nie, no ale dobra, Krzysiek. W pewnym momencie był u Lovecrafta było... Bardzo zeszliśmy z tematu, ale tutaj muszę to wręcz poruszyć. Lovecraft miał taki moment, że nienawidził też nie tylko osoby czarnoskóre, bo to był największy dla niego problem, ale także nienawidził Polaków, tak zwanych pigs, tak? To jest takie określenie, które się przeciwstawia waspom. Wasp to jest white Anglo-Saxon Protestants, czyli biali anglosasi protestanci, a pigs to jest bardzo dziwne sformułowanie, które
został akronim zrobiony tylko po to, żeby zabrzmiało jak świnia, a WASP jak osa. Tak. Dlatego, że PIX to jest Polacy, Italianie, czyli Włosi, Grecy i Słowianie, jakby Polacy nie byli Słowianami, nie? Ale po prostu musiało być powstać z tego świnia, więc dodali jeszcze świnie, musiało powstać, więc dodali do tego Słowian osobno. Były opowiadania, w których Lovecraft wprost atakował Polaków i to były takie, bardzo jego wczesne. Później takie, których ich obsadzał w pozytywnych. Dokładnie, bo na przykład w Koszmarze w domu wiedźmy to Polak oczywiście, że jest bardzo stereotypowy, bo klepie cały czas różaniec i rzadko kiedy jest trzeźwy, chyba nie był w żadnym momencie nie był trzeźwy tego opowiadania, ale jednak był postacią mega pozytywną, która sprzeciwstawiała się siłom chaosu i próbował uchronić głównego bohatera, a to było chyba Czyhający w ciemności... Jezus, albo Duch ciemności, to było chyba opowiadanie, gdzie z kolei religijni Włosi też próbowali ratować bohatera, odmawiając modlitwy pod kościołem, więc to się u niego bardzo zmieniało. Co więcej, koncepcja tego, czy można mówić o jakiejś hierarchii ras, Lovecraft na początku mówił, że tak. W opowiadaniu Wielka Rasa, które są późnymi opowiadaniami, czy przez Bramę Srebrnego Klucza, tak jak powiedziałem, nagle się okazuje, że rasy są postawione bardziej na równi, chociaż w obrębie danej rasy czy danej nacji są ludzie, którzy są arystokracja i ta arystokracja jest ważna. Jeżeli zamienił rasizm na klasizm. Tak, klasistą był cały czas. To trzeba powiedzieć wprost, chociaż to jest bardzo ciekawe, bo sam był proletariuszem de facto. Znaczy w sensie, nie dobra, posiadał jakieś tam właściwości i tak dalej, a miał żonę Żydówkę przez 2 lata, natomiast był biedny jak mysz kościelna, nie? No po prostu, jeśli majątkowo... Ale tak samo było z Baudelaire'em, no nie? Nie mówię, nie zaprzeczam, że był klasistą. Był klasistą, natomiast jeśli chodzi o ten jego rasizm, on cały czas słab i stoję na stanowisku, które jest być może bardziej moją wiarą w tego człowieka, że parę lat i on już by przestał, odszedłby od znacznej części swoich poglądów rasistowskich. Dodajmy, że na początku mówił on, znaczy nie, że na początku, że był etap swojego życia, głównie to był nowojorski, kiedy też okradli go w mieszkaniu i no bał się, znaczy on się nie bał, bardziej się jego znajomi bali o niego, jak on wchodził do różnych podejrzanych pubów, ale źle reagował na ludzi innych razy, gdzie było wprost widać fobię, że on się po prostu tych ludzi bał. No. To z kolei pod koniec swojego życia coraz bardziej optował za tym, że po pierwsze nie można mówić, znaczy to nie mówię z listów, tylko są wnioski z opowiadań. Po pierwsze, że te rasy nie są, że można je zostawić ze sobą na równi. Natomiast w opowiadaniach Mury Eriksson, tam tutaj dokonujemy pewnej analogii, bo tam się rzeczywiście pojawia zupełnie inny gatunek, bo tam są Marsjanie, jeśli dobrze pamiętam, albo Wenusjanie. Nie Marsjanie, ale Wenusjanie, whatever. To on w pewnym momencie na początku bohater jakby trochę z wyższością traktuje tych antagonistów, ten obcy gatunek, a później mówi, nie, oni nie są od nas gorsi, oni są po prostu inni. I to jest dość dużą ewolucją od poziomu zabijmy wszystkich innych do poziomu oni są inni i on cały czas był za segregacją rasową, więc nawet przypuszczam, że w tej ewolucji mógłby być za segregacją rasową, więc dalej byłby rasistą. Aczkolwiek też powiedzmy wprost, byli myśliciele czarnoskórzy, którzy byli bardzo, no, oni nienawidzili w żaden sposób swojej rasy, oni uważali się wręcz czasami za naród zaginiony z Biblii i tak dalej, rastafarianie wcześniejsi, którzy także byli za segregacją rasistowską, to było rasistowskie, za segregacją rasową, to było rasistowskie i z ich punktu widzenia i białych ludzi, natomiast to już nie jest ten rasizm, to jest inna forma rasizmu. Okej, ja właśnie za każdym razem, kiedy podejmuję temat rasizmu Lovecrafta z kimś, kto bardzo lubi Lovecrafta. To jest problematyczne. Nie, to nie jest problematyczne. Zawsze zastanawia mnie, jak szeroki aparat, ta druga strona, to od Josiego wychodzi, angażuje w to, żeby pokazać, że w niektórych momentach Lovecraft był mniejszym rasistą, albo że gdzieś odchodził od rasizmu, albo gdzieś kogoś, w sensie na przykład Polaków, oceniał pozytywnie, mimo że wcześniej oceniał negatywnie i tak dalej. Tak jakby przecież nie chodzi o to, czy rasizm Lovecrafta był statyczny i utrzymywał się w tej samej formie, na tym samym poziomie i tak dalej przez całe jego życie. Tylko okej, to, że był dynamiczny, nie znosi tej kwestii, że oczywiście. On był rasistą, nie? Ja się w tym zgadzam, bo znam ludzi, fanów, którzy próbują bronić... Znaczy bo to jest bronić cały czas... No? Lovecraft był rasistą, ale... O, no tak, no niestety tak.
Chociaż są ludzie, którzy cały czas próbują, którzy próbują mówić, że Lovecraft nie był rasistą. Powiedzmy, że znają Lovecrafta, aczkolwiek z mojego, pomijając Joshiego, który nie jest rasistą w żaden sposób, to ci polscy, nie wiem jak to powiedzieć... Fani, bo nie znawcy, którzy twierdzą, że Lovecraft nie był rasistą w żaden sposób, to najczęściej są rasistami. A, no tak. No tak, bo ja nie jestem rasistą, więc tak. Zgadzam się z Lovecraftem, więc on nie mógł być rasistą, skoro ja nie jestem. Ale powiedzmy sobie wprost, rasizm Lovecrafta, szczególnie w tym etapie, kiedy prowadził Zina, no, gazetę amatorską, dzisiaj powiedzielibyśmy Zina, The Conservative, był totalnie obrzydliwy. Później mam wrażenie, że zaczął się tego przynajmniej części trochę wstydzić w swoich opowiadaniach i wierzę, że ta ewolucja szła w dobrą stronę. I mam nadzieję i takie też wrażenie poparte bardzo szczegółową analizą prac Lovecrafta, że mógłby odejść od tego rasistowskiego bełkotu, który w sobie miał. Natomiast co jest ciekawe, Lovecrafta, mimo że ten jego rasizm da się dostrzec, kiedy już wiesz o tym, że on był rasistą, da się dostrzec go w opowiadaniach, to większość ludzi, którzy czytają Lovecrafta, na początku tego rasizmu nie widzi. Ponieważ nie on stanowi siłę jego opowiadań. Tak, mi się wydaje, że w ogóle większość ludzi, która sięga po literaturę Lovecrafta, zna go zanim sięgnie po jego literaturę. W sensie Lovecraft pojawia się, nie wiem, w South Parku. Tak. Pojawia się... W grach planszowych, w komiksach, na koszulkach, pojawia się wszędzie. Dzieło Necronomicon się pojawił w trylogii husyckiej, tak. Tylko Al-Azi w Sapkowskiego. Tak, 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 zdecydowanie. Więc, ale nie, no co się pojawia? Pojawią się macki, pojawia się Cthulhu. Nie, pojawia się też negatywna epistemologia, chociażby w grze fabularnej Zew Cthulhu i we wszystkich grach, które nawiązują do Zew Cthulhu, do świata Lovecrafta. Prawie we wszystkich widzę tą negatywną epistemologię. Okej. Okay. Czyli to, o czym mówiliśmy. Tak, to, o czym mówiliśmy. Jako niesamowicie istotny skład. Więc to, nie o czym jest mówiliśmy. Takie zupełnie płytkie. Natomiast... No spoko. Nie pojawia się rasizm. Więc jeżeli jesteś... Masz ukierunkowany... jeżeli masz zbudowany jakiś obraz Lovecrafta i jego literatury, zanim sięgniesz do jego faktycznych dzieł, to oczekujesz tego, co masz tych presupozycji jakby, nie? Potwierdzenia tych presupozycji, czyli potwierdzenia założeń, które przyjmujesz podchodząc do lektury. Więc będziesz, wiesz, czytasz, rasizm, oho, macki, nie? Na to czekają. Myślę, że tak to działa. Możliwe. Dlatego ten rasizm jest taki przeźroczysty, bo to nie jest to, czego oczekujemy. No i całe szczęście mam przynajmniej taką nadzieję, że nie to wynosimy z literatury Lovecrafta, którą osobiście uważam jako religioznawca za niesamowicie interesującą. Chociaż też wiem, że konstrukcje, to w swojej książce o tym pisze, dość szczegółowo to analizuje, pewne konstrukcje świata, który tworzy, no niestety były oparte na rasizmie. Tak, ale to ja nie jestem, bo ja często mu podkreślam to, że Lovecraft był rasistą, ale głównie dlatego, że mnóstwo ludzi stara się go nomen omen wybielić. Ale jakby w kontrze do tego, bo ja nie widzę jakby zasadności ani potrzeby robienia czegoś takiego, natomiast nie uważam, żeby należało, nie wiem, Lovecrafta jakoś... kancelować. Tak. Dlatego, że pojawiają się tam takie elementy, dlatego, że jak pójdziemy dalej w tą stronę, to będziemy wycofywać mnóstwo tekstów, bo ten rasizm, no, pojawia się. Bardzo mi się podoba to, co się dzieje, skoro bardzo odchodzimy od tematu, ale w sumie też to wyrażę tą rzecz. Bardzo mi się podoba to, że po pierwsze Lovecraft, który stworzył pewien mit, i tutaj mówię to bardzo świadomie, mimo że wiem, że Joshi twierdził, że Lovecraft nie stworzył żadnej mitologii, tylko antymitologię. Ja w swojej książce Grodzaj Święta tłumaczę, że to bzdura i że Joshi po prostu nie zrobił lekcji zdefiniowania tego, chociażby z próby zrozumienia, czym jest mit, bo nie jest, mit nie jest tym, co on mówi, czyli nie jest badaniem spraw boskich czy doświadczaniem spraw boskich. Nie, to jest zła definicja mitu. To, że ten mit jest żywy. I że kolejne dzieła, które powstają w nawiązaniu do Lovecrafta, bardzo ścisłym nawiązaniu do Lovecrafta, potrafią odwracać te elementy, które my
już nie uznajemy za warte kontynuowania. I tak na przykład w grze książkowej Benjamina Muszyńskiego Zaginiony bohater jest czarnoskóry. No, Lovecraft nie stworzył żadnego bohatera swojego, który byłby czarnoskóry. Z powodu swojego rasizmu, a Zaginiony, który bardzo mocno nawiązuje do Widma nad Innsmouth. Było takie tak? Amerykańskie wydawnictwo, nie wiem czy ono dalej istnieje, no, które wydawało książki w uniwersum, powiedzmy, Lovecrafta, ale specjalnie angażujące właśnie tych wszystkich wykluczonych potępionych przez Lovecrafta. I tam było na przykład, nie wiem, w świecie, znaczy w świecie, w świadku muzyków jazzowych, gdzie tam... Żeby daleko nie szukać, to scenariusze do... Powiem tak, stoję na stanowisku dość kontrowersyjnym, ale że bardzo mocno w latach 90., 80. i w pierwszej dekadzie XXI wieku Lovecrafta propagował system gier RPG ze Cthulhu, który po prostu dotykał odpowiednich osób, które były hubami, które później promowały Lovecrafta. Ciężka teza do udowodnienia, nie mam na to żadnych badań, żeby potwierdzić, ale whatever. Gra fabularna, czyli gra RPG ze Cthulhu, w scenariuszach, które są w podręczniku, to wprost tam już się pojawiają wątki, które nie są tak rasistowskie, znaczy nie są rasistowskie jak u Lovecrafta, albo nie są tak rasistowskie jak u Lovecrafta. I tam czarnoskórzy bohaterowie albo drugoplanowi, albo pierwszoplanowi jako segregowani się już pojawiają. Już nie mówiąc o tym, że współczesne, obecne upgrade'y do różnych słynnych kampanii ze Cthulhu, które dostrzegły w latach 80. pewne rzeczy, no, były bardziej tolerowane, a dzisiaj uznalibyśmy je właśnie za rasistowskie, to zostały jeszcze dodatkowo wygumkowane i no jest cała masa fandomu czarnoskórych ludzi, którzy lubią świat Lovecrafta, a niekoniecznie samą postać Lovecrafta. To jest jeden z głupszych argumentów Joshiego za tym, nie? Bo Joshi mówi, jestem, nie jestem biały, uwielbiam Lovecrafta, więc nie mógłby jestem Polakiem, lubię Lovecrafta, ale wiem, ale że był sloganofobem tak, swego czasu, to jest, nie? To jest w ogóle, wiesz, to jest argument żaden tak naprawdę. Oczywiście, że tak. Nie, no oczywiście, że tak. Po prostu to, co chciałem powiedzieć, to, że mi się podoba, że ten mit stał się tak żywy, który stworzył Lovecrafta, bo on rzeczywiście wykorzystał pewną niszę i Lovecraft bardzo świadomie tworzył ten mit, mianowicie wiedział o tym, że religia, kurde, no nie jest w stanie już rozbudzać takich elementów, ta religia skodyfikowana, tak, ta religia, która jest scholastyczna, że nie jest w stanie już rozbudzać takich elementów ludzkiego ducha, jak ta religia, która była bardziej nieokrzesana wcześniej. I dlaczego nie jest w stanie tego zrobić? Dlatego, że nauka trochę tą religię i scholastyka tak naprawdę też tą religię ograniczyła. Sekularyzowała. Sekularyzowała, no. I to, co Lovecraft spróbował zrobić, to spróbował tworzyć rzeczywistość mityczną, która nie będzie kłócić się z nauką. I którą będzie można też modyfikować tak, żeby się nie kłóciła z nauką. I w dużej mierze, nie w 100%, ale w dużej mierze udało mu się to uczynić i to sprawiło, że ten świat Lovecrafta jest ciągle żywy. To tworzenie rzeczywistości mitologicznej, która nie będzie kłóciła się z nauką, jest jakby samo w sobie jest bardzo okultystyczne. Tylko, że u Lovecrafta moim zdaniem problem polega na tym, znaczy bo z okultyzmem problem polega na tym, że on chce to pogodzić nie poprzez rozróżnienie planów, tylko na jednym planie. Tak i nie, moim zdaniem. Znaczy tak, zgadzam się, że to jest inne zupełnie pojęcie niż w okultyzmie, ale to, z czym się znowu nie zgadzam z Joshim i z całą masą ludzi, którzy się uważają za znawców Lovecrafta po czytaniu Joshiego, no, to, że Lovecraft, bo niektórzy mówiąc, że Welbeck tak powiedział i Joshi to powiedział, a to są akurat dwie biografie Lovecrafta, które w Polsce są najbardziej popularne. To są autorstwa jednego i drugiego pana. Biografia w przypadku Welbecka, ciężko mówić, tam jest bardziej esej, ale biograficzny o Lovecrafcie. To oni twierdzą, że Lovecraft przedstawia świat materialistyczny. To jest o tyle deprymujące, że nie uznaje, że istnieje jakiś świat ducha. To jest dla mnie o tyle deprymujące, że Lovecraft, opisując Cthulhu, co obaj panowie przeoczyli, pisze wprost, że Cthulhu jest zaprzeczeniem materii. I teraz pytanie, czy to znaczy, że jest na innym planie istnienia? No niekoniecznie, jest na tym samym planie istnienia, no, ale to ciężko mówić o... Inaczej, Lovecraft rozwijał też parę planów istnienia, tak? Mianowicie to, że istniejemy tutaj, to, co się dzieje w tym miejscu, co my widzimy, to jest jeden plan istnienia, a drugi plan istnienia to jest jeszcze inny wymiar. Ma to pewne elementy materializmu, ale też pewne elementy, że to może być zupełnie inne plany, że to może inaczej funkcjonować niż w tym systemie materialnym. Ogólnie tak, zgadzam się z tym, że
okultyzm, plan istnienia, który jest inny, ten psychologiczny, imaginacyjny, czy nazwiemy go astralem, czy jak wiem, nazwiemy go jakkolwiek inaczej, który występuje w okultyzmie, to jest coś innego niż Lovecrafta, ale Lovecrafta to nie jest tak prosto, że on jest materialistyczny, że Cthulhu jest zbudowany z materii. Lovecraft wprost napisał, że nie jest zbudowany z materii. Okay. Więc proszę nie wpichać tego Lovecraftowi do ust. Co więcej, na przykład Joshi... Znaczy ja tego nie robię, ale... Tak, ale Joshi to robi. Mnie to wkurwuje. To zaprzeczenie materii... Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko, na koniec, bo chcę, żeby to domknąć. Joshi i Welbeck też mówili, że Lovecraft nie wierzył w istnienie ducha. W opowiadaniu coś na progu wprost dusza z jednego ciała wchodzi w drugiego ciała i potrafią ktoś kogoś opętać i przenieść duszę w inną stronę, więc jak można mówić, że Lovecraft nie wierzył w istnienie ducha w swoich listach materialistycznie, nie, ale nie w świecie kreowanym przez niego. A Joshi jest mega irytujący w tym, co robi, bo jeśli on stworzył własne wyobrażenie tego, jaki świat stworzył Lovecraft i jak coś mu nie pasuje, to świetnie widać w biografii. Swoją drogą polecam biografię Lovecrafta, jeśli ktoś chciałby pogłębić o nim wiedzę. Przyłożył biografię Lovecrafta autorstwa Joshiego. Okay. Tak, tak. Bo tam jest mnóstwo informacji. Natomiast to, co robi tam Joshi, co jest mega irytujące, to jak coś się nie zgadza z tym, jak on opisuje, że świat Lovecrafta wyglądał, to mówi, a to jest słabe opowiadanie. W Koszmar w domu słabe, wiedźmy, marginalne. Słabe opowiadanie, coś jest na progu, ne. Słabe opowiadanie. I w ten sposób w ogóle nie tworzy konstrukcji. U Lovecrafta w świecie wyobrażonym jak najbardziej istniało przezwyciężanie śmierci, jak najbardziej istniał duch, aczkolwiek był troszeczkę inaczej definiowany. Prawdopodobnie u Lovecrafta była to rodzaj formy energii, która istnieje, więc to nie jest jedna płaszczyzna istnienia, bo to istnieje na płaszczyźnie, powiedzmy, materialnej, ale nie jest to tak. Materia, nie? Jest to energia. Okej, okay. Lub... okay, okay. Tak, tylko że cały czas to jest materialistyczno... Powiedzmy fizyczny świat, może tak, to jest dobre określenie, okay, dobra, no, fizyczny może świat. Tak, tak, jest tak, to świat, tak, który prawdopodobnie da się opisać w językiem fizyki. Powiedziałem coś, co wydaje się kończyć temat, ale też dodam, ale jako człowiek, który zęby zjadł na Lovecrafcie, no bo jak fizyczne może być centrum nieskończoności? Jest to pewne, znaczy, powiem tak, dobra. Dobra, ale fizyczne może być zaprzeczenie materii, bo antymateria byłaby fizyczna. Tak, tak, nie zgadzam się, nie, no dobra, jakby mówiąc o centrum nieskończoności, to chciałem powiedzieć, że czy może być fizyczne i za chwilę się ugryzłem w język, bo sobie pomyślałem, no może być fizyczne, no bo jak czarna mamy koncepcję... Czarna dziura może być też przecież, tak, tak, no, centrum nieskończoności. No to jest trochę bardziej skomplikowany temat, bo samo wyobrażenie, czym jest przestrzeń, są takie wyobrażenia, że przestrzeń jak rośnie, to się rozszerza w postaci czegoś, co może... To, ja nie jestem fizykiem, ale okay, czytałem dużo, takiego. Dużo, właśnie nie leja, tylko czegoś, co przypomina chips. I tam można teoretycznie... co jest nadprzestrzeń, podprzestrzeń, okay. Jakkolwiek to nazwać, która by łączyła pewne rzeczy i nie jest jednocześnie przestrzenią, więc coś mogłoby się... Więc dobra, whatever. Mnóstwo dygresji. Pewnie można fizycznie opisać, nazwać coś centrum nieskończoności, co miałoby trochę sensu w pewnych modelach wszechświata, aczkolwiek nie brzmi to wprost fizycznie, nie? I czy na przykład Yetzotot istnieje poza czasem i przestrzenią, no. Według Lovecrafta. Swoją drogą w poezji Azatot tak samo, nie istnieje poza czasem i przestrzenią. Pytanie, czy to jest fizyczne, czy nie jest fizyczne. No i teraz powiedzmy sobie wprost, że z punktu widzenia materii jakiegoś tam istnienia, no to nie jest fizyczne, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o teorii względności i wszystkich rzeczach, które wyciągniemy z teorii względności, a Lovecraft teorię względności znał, nie wiem, czy do końca bym rozumiał, ale chociaż wydaje się, że tak. To, no to też możemy stwierdzić, że istnieje coś poza czasem i przestrzenią, tak? No w tym modelu einsteinowskim. Okej. Okay. No. Aczkolwiek znowu, to nie jest takie proste, nie? To nie jest taki czysty materializm, nie? Dodam jeszcze jedną rzecz, że te elementy u Lovecrafta, które występują i które ciężko nam z jednej strony nazwać materialistyczne, ale możemy nazwy gdzieś je ulokować na planie fizycznym, one trochę czerpią z różnych wyobrażeń religijnych, na pewno teozoficznych. Wydaje mi się, że trochę okultystycznych i to jest ten moment, kiedy na przykład część ezoteryków próbuje wykorzystywać tak, nie powiedziałem gwałcić, ale może to jest dobre słowo, fizykę kwantową do tworzenia swoich własnych wyobrażeń, czasami słusznych, no ale w każdym razie fizyka kwantowa okazuje się być polem, które próbuje być wykorzystywane przez pewnych ezoteryków, tak? To jest mitologia Cthulhu też. Dokładnie tak, no. Więc to może nie są tak. Więc może ten ezoteryzm i okultyzm u Lovecrafta z pierwszego punktu widzenia wydaje się bardzo odległy, ale jak troszeczkę głębiej w tym poszukamy, to może tak nie dla do końca mnie jest. Jest. Dla mnie on jest przednowoczesny. To znaczy pojęcie. Mhm.
ezoteryki u Lovecrafta staje się przednowoczesne, dlatego że jeżeli on wykorzystuje okultyzm, to robi to w sensie rekwizytowym. W przeciwieństwie do McKenna na przykład, nie? Gdzie u niego jasne pojawia się w Wielkim Bogu Panie ta operacja na mózgu i tak dalej. To jest forma operacji magicznej. Tak to jest nawet opisywane. Która ma przybliżyć tą Mary, bo jedną z bohaterek tego opowiadania, do doświadczenia mistycznego, tylko w inny sposób. Nie? I nie ma jakby w tym niczego złego, bo nie chodzi o samą operację, tylko o odtworzenie mistycznego, antycznego doświadczenia tego i to Boga jest Pana. Okultyzm nowoczesny według ciebie. W sensie, tak mi się wydaje. Okej, okay, no. Dobra. Tak, bo tam nie chodzi o to, że ten Pan jest faktyczną postacią, tylko że to jest pewna idea. A słuchaj, jak byś powiedział w propos działania w sferze imaginacji, bo u Lovecrafta, dobra, mamy ten Pan, on jest bardzo fizyczny, nie? No. Tak użyliśmy takiego sformułowania i to chyba jest najbliższe prawdy, bo materialistyczny to jest, no, okej. Znaczy materialistyczny okej, ale w odniesieniu do materii to jest o wiele bardziej skomplikowane. Natomiast ten plan fizyczny u Lovecrafta przeplata się z krainą snów. Ja wiem, że pewni znawcy Lovecrafta powiedzą, a ty, że dokonuje kalki z gry RPG, ale no nie do końca, nie? Bo pewne postacie z tego, powiedzmy, planu fizycznego, jak Richard Pickman, chyba Richard, dobrze mówię, malarz, który się pojawia w opowiadaniu Model Pickmana, pojawia się nagle w opowiadaniu w poszukiwaniu nieznanego Kadat, który nie opisuje świata fizycznego. Co więcej, Lovecraft wprost, opisując ten świat z krainy snów tak zwanej, mówi o tym, że on jest wyśniony, więc trochę tak, też tak, wykreowany. Tak. Czy to nie przypomina trochę pewnej właśnie działania, bo na tej bo powiedzmy sobie wprost tak, ludzie, którzy śnią, którzy potrafią zapanować nad tym snem, stają się na przykład królami w tym krainie snów, bo potrafią modyfikować tą przestrzeń dookoła. Okej, okay, no. Czy to nie jest trochę okultystyczne? Jako dokonywanie mechanizmu na własnej psychice, tak, żeby... Tak, ale co jakby... Żeby włączyć to w ramy okultyzmu, musiałbyś mieć jakiś wynik na płaszczyźnie... fizycznej. Trzeba na pewno, no bo spróbujmy zwrócić uwagę na to, że u Lovecrafta, już nie pamiętam, w które to jest opowiadanie, ale jeden z ludzi, który śnił i który zawładnął tym snem i zawładnął tymi operacjami za pomocą swoim umyśle, które były formułowane przez sen, umiera. Ale egzystencja jego nie zostaje przerwana, bo on funkcjonuje w krainie snów. Więc jakiś rodzaj operacji został dokonany i dzięki któremu on uzyskał nieśmiertelność. Okej, okay, to jest przekonujące. Ale wiesz co, ja też przyznaję, że ja nie znoszę tych opowiadań Lovecrafta, które dzieją się w tych wymyślonych krainach. Większość ludzi ich nie znosi, a i co więcej, Lovecraft bardzo często, wiesz, w poszukiwaniu nieznanego Kada, który jest takim najbardziej sztampowym i najlepszym opowiadaniem tak naprawdę w Krainy Snów, jak się czyta parę razy, to za pierwszym razem myślisz, co? Ale kolejne razy powiem ci, że są coraz lepsze, bo zaczynasz dostrzegać więcej elementów, które on tam ukrył, to on tego nie wydał za życia, on to pisał dla siebie. Większość tego opowiadania. Próbował niektóre tam publikować. Ja rozumiem, ale... czemu tak się stało. Tak. No, Lovecraft to rozumiał, czemu tak się stało. Nie? Zwłaszcza te... Okej, jeżeli to jest najlepsze opowiadanie, to... Moim osobistym zdaniem. Nie, ja się z tym zgadzam, tylko że chodzi o to, że jeżeli to jest najlepsze opowiadanie, które jak czytasz, to masz taką reakcję, co? Za pierwszym razem. Aha. To co z pozostałymi, nie? W sensie, one są jeszcze gorsze. Więc no, nie polecam tego też na początek, jako Tu się zgodzę. Teksty wejścia Lovecrafta. Ale polecam później, ja osobiście, bo tam są naprawdę ciekawe rzeczy. Okej. Okay. Ale no, i polecam zbiór Koty Oltaru, gdzie daje w posłowiu, analizuje skąd Lovecraft zaczerpnął pewne koncepcje z tego krainy snów, szukając tego właśnie w innych religiach, w innych myślach ezoterycznych i tak dalej. I to na pewno są atrakcyjne tematy dla ludzi, którzy zechcą jakby badać Lovecrafta. Zdecydowanie. Ale niekoniecznie dla tych, którzy chcieliby czytać Lovecrafta.
Na początek. To nie są opowiadania na początek. Tu się zgadzam w 100% z tobą. Ale to wracając. Jeżeli czytasz Lovecrafta dla przyjemności tekstu, to nie musisz sięgać w ogóle po to. Nie. One są mega przyjemne opowiadania, jak już docenisz. Moim osobistym zdaniem. A czytałeś Lorda Danseniego? Tak. I dla ciebie były przyjemne? Nie, nigdy tak nie powiedziałem. Dla mnie były. Okay. Więc to jest pytanie pewnie rodzaj gustu tego, czy szukasz, ale musiałem dojrzeć. Albo dojrzeć, albo zdegradować nie siebie. Jak dojrzeć, albo to... zdegradować siebie do tego poziomu. Nie, mi się... Whatever. Nie chcę tu wchodzić w głęboko, ale uważam, że to są opowiadania, po których naprawdę ma się genialne sny. Nie mówię może o opowiadaniach Lovecrafta z Krainy Snów, ale Lorda Dansoniego, to jego fantastyczne. To mi naprawdę generuje super sny. Jakaś poetyka jest w tym ukryta, okay, w tych symbolach, które on zostawia, i w sposób naiwnej, sennej narracji, którą tam To jest niefalsyfikowalny argument. To jest mój personalny, oczywiście. Okay. Masz jak najbardziej rację, że jest niefalsyfikowalny. Ale wracając do tego, wczytałeś Poszukiwanie znanego kadra, więc podam ci jeszcze jeden przykład, że Pickman, który jest malarzem, czyli jest artystą, który ma jakieś ciągoty do zaklętej wiedzy, chociaż nie jest powiedziane wprost, że on jest, że on bada magię, tylko że on raczej schodzi do podziemia, co na warstwie symbolicznej trochę jest poszukiwaniem jakiejś ukrytej wiedzy, to on nagle gdzieś on zanika. To w sumie opowiem to opowiadanie. Okazuje się, że Pickman opisywał istoty, które pożerały trupy w sposób bardzo dokładny, i się okazuje, że te istoty gdzieś żyją w podziemiach, między innymi można je spotkać w metrze i prawdopodobnie gdzieś w jakichś podziemiach na cmentarzu. I Pickman nagle okazuje się, że też jako władca tych guli pojawia się w Poszukiwaniu nieznanych kadat, czyli on znowu dokonał jakiejś pewnej operacji, było to powiązane ze sztuką i też on zyskuje pewnego rodzaju nieśmiertelność, znaczy albo nieśmiertelność, albo długowieczność, pojawiając się w tej krainie, w krainie snów, czyli znowu dokonuje pewnej operacji własnej kreacji, własnego umysłu, więc ja widzę to podobieństwo z okultyzmem, kiedy uwzględnimy całość twórczości Lovecrafta. Okej, może tak być. Ja po prostu nie uważam, żeby ten okultyzm u Lovecrafta miał nowoczesny charakter. Myślę, że on jest bardziej zachowawczy, jest przednowoczesny. Nie cały Lovecraft, tylko w podejściu do tego tematu. Mm-hmm. I używa go jako bardziej rekwizytu niż sposobów funkcjonowania świata, że świat jednak jest bardziej materialistyczny, fizyczny, powiedzmy. Tak, znaczy tak, zgadzam się. U Lovecrafta niż metafizyczny. No nie sposób wyobrazić sobie Lovecrafta, który na przykład zaprzecza ewolucji, nie? Tak. A wśród okultystów byli ludzie, co nie pamiętam do końca, którzy, ale kojarzę tylko jakieś postacie, które zaprzeczały ewolucjonizmowi. Aczkolwiek sama mitologia Cthulhu dzisiaj przeniknęła do różnych tekstów kultury, które są bardzo zakorzenione w okultyzmie. Zdecydowanie. Moim ulubionym przykładem jest komiks Granta Morrisona Invisibles, który zaczął się, pierwszy tom już się ukazał po polsku, wreszcie, po wielu, wielu latach, jako Niewidzialni. I komiks ten opowiada o grupie okultystów, anarchistów, anarchistycznych okultystów, albo okultystycznych anarchistów. Nie są narkomanami. Nie byłem z środków wspomagających? Tam gdzieś skojarzyłem jakieś historie. LSD. Psychonautów, nie narkomanów. To jest, wycofuję słowo narkoman, było krzywdzące i nieuprawnione. Psychonautów. Czyli ludzie, którzy korzystają z środków psychoaktywnych dla poszerzenia świadomości i dla nich to jest eksperymentów okultystycznych. Tam, no. Nie? Ale jakby główną misją tej grupy niewidzialnych z tego komiksu jest powstrzymanie brytyjskiego rządu przed sprowadzeniem wielkich przedwiecznych na na naszą ziemię, na naszą płaszczyznę, czy planetę, czy jak to tam. Poszczególne rzeczywistości na przykład. Tak. No. Więc mają tam takie side questy, na przykład sprowadzają markiza de Sade z przeszłości, żeby reseksualizować współczesność, bo uważają, że jest zbyt zachowawcza i tak dalej. Komiks. Świetny, polecam, jest doskonały. Od lat mi ludzie to polecają, ale to jest chyba ten moment, kiedy będę musiał go przerobić. No już możesz zaczekać, aż wyjdzie 5 tomów chyba po polsku. Na razie wyszedł pierwszy, ale możesz też po angielsku to doczekać. Raczej sobie poradzę chyba z tą angielszczyzną. No nie jest to trudna.
Więc tam, ale pojawia się też u Alana Moore'a, nie? W Providence komiksie też. No, także w wielu tekstach kultury, które już są, okultystyczne bardziej niż sam Lovecraft. Ale to nie szukając daleko i wracając do tego, co wykreował Lovecraft. Lovecraft wykreował... Znaczy powiem tak. Pierwsza rzecz, Lovecraft wymyślił swoich wielkich przedwiecznych. Wymyślał to sam lub z kolegami. Bo na przykład Bóg Gotha był wymyślony chyba z Clarkiem, a samym Smithem, jeśli dobrze pamiętam. Chyba dobrze powiedziałem. Najwyżej w przypisie poprawię. Natomiast już za życia Lovecrafta pojawił się człowiek, William Lumley, który twierdził, że ci bogowie istnieją. Jak Lovecraft mu powiedział, ci bogowie nie istnieją, tak, my ich wymyśliliśmy, to Lovecraft powiedział, przepraszam, Lumley powiedział, ty może sobie myślisz, że ci bogowie nie istnieją, bo, oni ci tak podpowiadają tak, w snach. Tak, a ty oni przemawiają przez ciebie, a ty jesteś w sumie podsumowując, parafrazując jego wypowiedź, nieświadomym prorokiem. I to już był, powiedzmy, człowiek, który prawdopodobnie był bliżej tej może, nie wiem, czy to na pewno ezoteryzmu jakiegoś, nie? Nie wiem, czy okultyzmu przy Lumleyu, on też nie był jakimś wielkim myślicielem. Ja nie znam tego aż tak bardzo, żeby... Ale zakon Dagona, który później się pojawia, tak dobrze? Tak, dobrze, ale właśnie to co chcę powiedzieć, jest. Że później okultyzm po prostu wchłonął Lovecrafta, bo na przykład Necronomicony, które się pojawiły, powiedzmy tak, Necronomicon wymyślił Lovecraft, ta księga nigdy nie istniała, a nagle pojawiają się nekronomikony różnego rodzaju, które udają księgi magiczne. Jest taki nekronomikon Simona, który dokonuje pewnego wymieszania mitologii Cthulhu z kluczami, niż chyba mniejszymi kluczami Salomona i z mitologią sumeryjską, tam piszą, ale tak naprawdę chodzi o mitologię babilońską. Tak, skracając, i są do dzisiaj, no, mówię o tym, co na forach widzę i w opracowaniach, o których czytam, ludzie, którzy twierdzą, że no, ten Necronomicon jest księgą jak najbardziej magiczną, bo działa. Bo wykonują czary i on działa, więc ta księga jest magiczna i w różny sposób jest to tłumaczone. Na przykład magowie chaosu mówią, że cokolwiek sobie wymyślisz, to będzie działać, jeśli temu poświęcisz wiarę, tylko że ten Necronomicon Simona, z tego co ja wiem, to on powstał przed magami chaosu. I na początku nie było w powszechnie wiadome, że Lovecraft wymyślił Necronomicon. To dopiero później, gdzieś, kiedy listy Lovecrafta były wydane, a nie wszyscy jeszcze te listy czytali, nie wszyscy te listy znali, to zaczęło dochodzić do ludzi, że ej, sorry, ale Lovecraft ten Necronomicon wymyślił. Ten historia Necronomiconu, która wydaje się taka szczegółowa, ona ma błędy. I Lovecraft w pewnym momencie sam pisze, haha, wymyśliłem ten Necronomicon. No i wtedy nagle było głupio mówić w to, że sorry, my tutaj robimy czary z Necronomiconu, a ten Necronomicon jest wymyślony, co więcej, nie opiera się na mitologii Lovecrafta, tylko na recepcji mitologii Lovecrafta stworzonej przez Deletha. Okej. No, więc Lovecraft został wchłonięty na pewno przez ezoteryzm. Nie oczywiście cały ezoteryzm, tylko jakieś tam odłamy. Na pewno tak, był wykorzystywany w procesach magicznych. Tylko, że to już są procesy, które są charakterystyczne dla ponowoczesności, a nie nowoczesności. Okej. 100% się zgadzam, no bo to już jest ta epoka, nie? Że to jest powojenna epoka de facto. No. Wyłączając Lumleya, ale to de facto to jest 20-lecie międzywojenne, a Lumley, tak jak powiedziałem, nie był wybitnym myślicielem, albo nie zasłynął, inaczej, może był, nie znam go aż tak dobrze, ale nie zasłynął jako wybitny myśliciel, więc ciężko to, co on pisał, traktować jako coś, co jest reprezentatywne dla większej grupy ludzi. Okej, okay, no ja też go nie znam i ciężko mi jakby to oceniać. Natomiast ta późniejsza obecność Lovecrafta w ezoteryce, czy w okultyzmie, czy też, to ona jest typowa dla ponowoczesności. Mm-hmm. Nie tylko typowa dla ponowoczesności, że w ponowoczesności ten Lovecraft się pojawia w takich kontekstach, ale też jakby samo włączenie go jest takim działaniem mocno ponowoczesnym. Mm-hmm. W sensie nie musisz mieć żadnej faktycznej tradycji, możesz sobie zmyślić tradycję, Necronomicon nie musi być autentyczny, może być zmyślony, nie ma to żadnego znaczenia, dopóki działa dla ciebie. To już jest magia chaosu. Tak, to już jest ponowoczesność. Tak, nie? Tak, oczywiście, tylko że tutaj zawsze będę powtarzać, chyba że ktoś mnie wyprowadzi z błędu bardzo mocno, podając bardzo jakieś twarde dane, że wiara w Necronomicon Simona była przed odkryciem przez magów chaosu, że to był fałszywy tekst, co więcej. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to był taki moment, chyba to było w Psychonautach, kto Karol napisał Psychonautów, jeśli dobrze pamiętam, w których on powiedział, że nie opisywał Necronomiconu jako księgi fałszywej. Co więcej, próbował dowodzić, że to jest księga gnostyczna, bo przecież powstała w Damaszku.
A w Damaszku to były okej, okej, czekaj. No. Ale tutaj robisz jeden, moim zdaniem, jeden błąd metodologiczny. Uśmiejesz się, ale to jest to poważne. Za bardzo ufasz w to, co piszą chaoci. Okej. Bo przecież on to mógł pisać, że tak powiem, dla jaj i to by totalnie się wpisywało po pierwsze w postmodernistyczny paradygmat, a po drugie w paradygmat magii chaosu. Okej, nie wierzę w to, ale nie mam żadnych dowodów, żeby... Znaczy w sensie, ja wiem, że tak pisali magowie chaosu, ale nie do końca wierzę w to, że Karol napisał to totalnie dla jaj. Raczej jestem przekonany, że podobnie jak wielu ludzi, którzy się zakochało w Lovecraftcie, zresztą pamiętajmy o tym, że Lovecraftem się inspirował uczeń Crowley'a. Kenneth Grant inkorporował Lovecrafta do siebie i nie do końca wydawało... Ludzie mu mówili, próbowali niektórzy krytykować go i mówiąc, że no, ciężko Lovecrafta brać za jakiegoś twórcę tradycji okultystycznej, ale on się tu nie przejmował i on rzeczywiście tworzył całą koncepcję, w której bardzo mocno osadzał tego Lovecrafta. Kenneth Grant to jest taki Joshi. Tak, ja wiem, że on to jest... Wiem, jak traktował go Crowley. No, jak on traktował Crowley'a. No. Więc no... To trochę tak to działa, więc no w sumie nie dziwię się, że ale to co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że pod wpływem między innymi Kenneth'a Granta, ale nie tylko, dużo ludzi szukało tego Necronomicona i wierzyło, że to istnieje i nie mam na to żadnych dowodów, to jest tylko i wyłącznie teza, którą mogę postawić, za którą ja osobiście optuję, że oni naprawdę wierzyli tak jak masa innych ludzi, że ten Necronomicon istnieje i go poszukiwali. A dopiero później, w momencie, w którym się okazało, że ten Necronomicon jest fałszywy, to wzięli to w drugą interpretację, która była im już jest bliska, ale w tym momencie, kiedy Karol tworzył, Heim tworzył, ona się dopiero formowała, mianowicie czci cokolwiek, jeśli to działa, to znaczy, że ta magia działa. Ten pomysł utrzymywania autentyczności Necronomiconu, on jest obecny nawet do dziś i on ma bardzo istotny wymiar, mianowicie komercyjny. Dlatego, że jeżeli Necronomicon istniał faktycznie, to możesz go ciągle sprzedawać. Jest mnóstwo książek pod takim tytułem. Sam zrobiłem listę swojego czasu. Właśnie. I wyobraź sobie, jak duża jest za tym maszyna wydawnicza, nie? Zdecydowanie. Także ja myślę, że... ja lubię patrzeć na literaturę też z racji mojego wykształcenia, ze strony jakby socjologii literatury. I... Okej, możemy się zastanawiać, czy Necronomicon należy ujmować w te ramy. Uważam, że jak najbardziej. To znaczy, nawet fikcyjne książki się sprzedają. Zdecydowanie, oczywiście, że tak. W jakiś tam sposób, nie? No Necronomicon jest tego najlepszym przykładem. No. No, w Polsce doczekał się... Jezu, kilku tłumaczeń. I tak naprawdę to już nawet nie jest sam Necronomicon Simona. Ja go określiłem jako Necronomicon Azarewicza, dlatego że Azarewicz dodał jeszcze pewne elementy, które były w innych Necronomiconach i dokonał kompilacji. I tak przynajmniej wynikało z mojej analizy. Więc no, uznałem, że skoro dodał coś z siebie, to wyodrębnię to jako osobny Necronomicon. Okay. W każdym razie masz tego mnóstwo. Tak, sam mam dwa. No. Jest też tego odgroma, co nie ukazało się jakby w Polsce. Jak piszesz w Amazonie Necronomicon, pewnie zdajesz jestem włoski Necronomicon. Tak, zdaję sobie sprawę. No, ja w momencie, w którym po raz pierwszy pisałem artykuł o Necronomiconach na studiach, jako pracę zaliczeniową, to wyodrębniłem chyba 9 czy 11. Teraz to można byłoby pomnożyć. No. Dokładnie, bo to cały czas się świetnie sprzedaje. Tak, ale to co chciałem powiedzieć, to wracając tytuł jest reklamą też. Tak, ale wracając do meritum, po prostu w pewnym momencie to oczywiście jest może postnowoczesne, ale zostało skompilowane, w sensie włączone do okultyzmu. Lovecraft są po prostu wciągnięte w ten ponowoczesny okultyzm. Tak, ale tak, wtedy tak. I część ludzi do dziś wierzy w to, że Lovecraft jest nieświadomym prorokiem, a część ludzi wie, że tak nie jest, ale sama wiara jest dla nich wystarczająca, skoro przynosi jakieś korzyści na tym planie magicznym. Tak, tylko że w ponowoczesnym ujęciu okultyzmu wszystko może ci przynieść korzyści. Znaczy, wiesz, o co tak, chodzi. Tak, tak, tak. Więc no... Czci i marchewka jest taki zakrzyk, tak. Który się był bardzo popularny swojego czasu. No, no wcześniej miałeś Eris i cały dyskordianizm. Tak. Później miałeś latającego potwora spaghetti. Czy to już jest okultyzm? Pseudoreligie są moim zdaniem, przynajmniej w ezoterycznym... Znaczy dyskordianizm bardziej. Po nowoczesnym wydaniem ezoteryki. Okej, okay, dobra. Nie? Pseudoreligie, no, wymyślane jako takie. Okej. Okay.
Nie jestem na bieżąco z nimi, bo mniej więcej przy latającym potworze spaghetti gdzieś się mi to urywa, ale wiem, że to cały czas jest jakiś w miarę żywy nurt. Tak, aczkolwiek chyba bym osobno latającego różowego jednorożca, czajniczek raz bym postawił bliżej czajniczka Russella i potwora spaghetti też chyba bliżej czajniczka Russella, czyli taką ateistyczną krytykę religii, która przybiera formę symboliczne religii, a diskordianizm jednak jako coś, co gdzieś miało, znaczy bliżej okultyzmu. No, nie jestem jakimś wielkim specem od diskordianizmu, ale tam chyba była jakaś większa transformacja samego siebie, przy tym diskordianizm gdzieś się chyba pojawiała. Znaczy na pewno nie można też jakby wyłączyć tego poza krytykę religii, nie? Nie, diskordianizm oczywiście, że krytykował religię, tylko jakoś, być może to jest tylko przez to, że diskordianizm był wydawany w serii Okultura. To może dlatego nie tak... Był. Nie był? Nie, nie, nie. Księga... Nie, Eris nie było nic. Nie, 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 nie. Principia Discordia wydało jakieś inne... Kos chyba? Możliwe. To okej, okay, to z jakiegoś powodu mi się kojarzyło. Okay. Bo wiesz co, bo my tutaj mówimy o czymś, co wiemy, że czym jest i tak dalej. Ja nie wiem, czy twoi słuchacze będą wiedzieli. W każdym razie, jeśli państwo nie znają discordianizmu i nie wiedzą, czym jest, to wpisanie Principia Discordia albo jak złapałem boginię i co jej wtedy zrobiłem w wyszukiwarkę Google doprowadzi państwa bezpośrednio do tego tekstu w formacie cyfrowym, nie w e-booku, ale on jest jako strona internetowa. Tak. I zapewni świetną rozrywkę na weekend. To jest do przeczytania w 1-2 dni. Polecam. Co naprawdę... Wiem, dlaczego też Principia Discordia moim zdaniem jest czymś innym niż doktryna kościoła latającego z potwora spaghetti. Principia Discordia też podejmuje, korzysta ze stawu symbolicznego, który był bardziej tożsamy dla tradycji ezoterycznej, dla religii, a latający potwór spaghetti w znacznie mniejszym Jasne? Wymiarze to robi. Okej, okay, to prawda, ale z drugiej strony Principia Discordia nawiązuje do King Konga, który też umarł za nasze grzechy. Według Principia Discordia. No więc... racja, dobra. No dobra. więc King Kong nie jest powszechnie kwalifikowany jako źródło religijne. No, oczywiście, tylko z jakiegoś powodu wydawało mi się, że cały ten discordianizm przez sianie niezgody... Poprzez sięganie do bogini Eris, czy tam Discordii, tak. I tego motywu z jabłkiem dla najpiękniejszej i tak dalej, pewnie tak z tego jakby wychodzi, ale później już odlatuje w takie klimaty, Możliwe, że to doszło to jest kolejna jakby ewolucja tego środowiska ezoterycznego. Wyszliśmy od Lovecrafta i negatywnej epistemologii. Chciałbym tylko jeszcze jedną tej rzecz, którą bardzo mi się podobała w twojej książce, nawiązać, wracając jeszcze do tej negatywnej epistemologii, czyli to, że odkrywamy prawdę i okazuje się ona nie wyzwalająca, nie budująca, nie uwznieślająca i prowadząca, nie wiem, do Boga, do boskości, do super samego rozwoju, tylko do czegoś traumatycznego. Nawiązałeś zarówno w przypadku McKenna i zarówno w przypadku Lovecrafta do psychoanalityka Jacques'a Lacana. I to było dla mnie, znaczy tak, bo się mówi Jacques Lacan, ale się odmienia Jacques'a Lacana. Ale to było dla mnie o tyle fajne, bo pokazało większą głębię, która się kryje z negatywną epistemologią. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów. Ja wiem, że o tym można mówić przez 5 godzin, ale parę słów na samą końcówkę o tym, kim Jacques Lacan był. I co on mówił o tym porządku symbolicznym, realnym i z czym się wiąże kontakt z porządkiem realnym. Bo to jest bliskie negatywnej epistemologii. Tak jest. W mojej książce jest rozdział, który traktuje o relacjach między okultyzmem a psychoanalizą. Mhm. Ale on głównie koncentruje się na Freudzie, dlatego że Freud był pod... bardzo dużym wpływem. Freud kiedyś powiedział, że gdyby mógł w jednym liście napisał, że gdyby mógł przeżyć życie jeszcze raz, poświęciłby się ezoteryce zamiast psychoanalizie. Co pokazuje jakby, jak bardzo był zainteresowany ezoteryką. I jak bardzo często pisał listy pod wpływem kokainy, ale to... tak. Co też jest faktem. Nie wiem, czy pisał pod wpływem kokainy. No, podobno chyba w jednym liście, znaczy nie wiem czy list, ale swoje prace pisał o tym, że on wino mieszał z kokainą, się dobrze pamiętam, i chyba dopiero wtedy siadał do pisania, kiedy miał ten swój koktajl zrobiony.
Abstrahując do tego, wracając do meritum. Czysto teoretycznie i nie opierając się na żadnych życiowych doświadczeniach, wydaje mi się, że po stymulantach tak bardzo cię nosi, że ciężko jest pisać. Tak słyszę, kolega tak mówił. Tak, ja zdaję sobie sprawę, ale patrząc jak czasami Freud odlatywał, to jestem w stanie uwierzyć, że przynajmniej formułował koncepcję, może redagował już później po, ale odlatywał chyba. Znaczy, nawiązałem do jego listów, jego zwyczajów życiowych, które znam z jego biografii, znaczy listów, a bardziej mówienia tego, co ktoś pisał w jego listach, bo samych listów Freuda, przyznam się szczerze, nie czytałem. Więc tylko to, co analizy tego, co gdzieś ktoś powiedział, że Freud napisał w liście. Ja czytałem część listów Freuda i one jakby nawiązuje do nich, czy tak, cytuję tak. W swojej książce. W każdym razie, bo chodzi mi o to, że w tym rozdziale, kiedy mówię o okultyzmie i psychoanalizie, głównie skupiam się na Freudzie, dlatego, że on jest modernistyczny. Okej. Okay. A Jacques Lacan jest psychoanalitykiem postmodernistycznym. Okay. On jest, powiedzmy, że spadkobiercą, czy może on jakby nawoływał do powrotu do Freuda, mm-hmm. Ale nie mamy czasu pewnie, żeby Lacana omawiać w szczegółach. Natomiast on się pojawia nie dlatego, że jakby jest sam związany z okultyzmem, bo nie bardzo jest. Chociaż znam takie prace i opracowania, które gdzieś go tam wiążą, ale okej, okay, to jest... To. Natomiast jego koncepcja jakby porządków, powiedzmy, że porządków istnienia, czy porządków rzeczywistości, jest rzeczywiście łatwa do pogodzenia z tym tematem negatywnej epistemologii. Otóż Lacan uważa, że funkcjonujemy w porządku symbolicznym. Mhm. Mamy dostęp do porządku wyobrażeniowego. Mhm. Czyli jakby porządek symboliczny to jest ta rzeczywistość, którą się otaczamy, rzeczywistość symboli, znaków i pewnego zapośredniczenia sensu w przedstawieniach tego sensu. Najprościej, znaczy nie wiem, nie znam tak dobrze Jacques'a Lacana, ale Lacana, ale sam fakt, że rozmawiamy o świecie używając języka, który jest tak, stanem symboli. Tak, język jest symboliczny. No, dokładnie. Dokładnie. No. Słowa są symbolami, bo nie są realne, tylko są reprezentacją dokładnie. Czegoś. Dokładnie. Symbolizacją czegoś. Mamy dostęp do tego porządku wyobrażeniowego na przykład w snach, ale też jakby w marzeniach i tak dalej, to byłaby ta płaszczyzna, gdzie też z postmodernistycznego punktu widzenia można by okultyzm lokować, te działania magiczne w porządku wyobrażeniowym, ale jest też trzeci plan, realny. I to jest plan, na którym, no powiedzmy, rzeczywistość jest jaka jest. Problem polega na tym, że nie za bardzo mamy dostęp do tej sfery, powiedzmy, czy do tej, nie wiem, warstwy, jak tam chcemy to sobie przedstawiać, do tego porządku, ale istnieje bardzo dobry powód, dla którego nie mamy dostępu do tego porządku, mianowicie taki, że on jest dla nas nieznośny, że my nie jesteśmy w stanie znieść rzeczywistości takiej, jaka ona jest faktycznie. Mhm. Dlatego nakładamy na niej kolejne porządki, ten wyobrażony, ten symboliczny, bo one sprawiają, że jesteśmy w stanie funkcjonować. Tak. Dlatego, nie powiesić się na pierwszej lepszej gałęzi. Tak. Tak. Dlatego, że jakby, no nie wiem, jakby z punktu widzenia tego porządku realnego możemy w każdym momencie zakończyć, umrzeć. Mhm. I tak jest. Mhm. Ale nie możemy żyć z wieczną świadomością w każdej sekundzie, że to może być ostatnia nasza sekunda, bo nic byśmy nie zrobili. Tak. W sensie bylibyśmy cały czas przerażeni i w końcu byśmy umarli pewnie szybciej nawet z tego przerażenia. Mhm. Więc żeby ta rzeczywistość była dla nas znośna, musimy ją zakłamywać poprzez wyobrażenia i symbole. Mhm. I oczywiście to się łączy z negatywną epistemologią w ten sposób, że poznanie tego porządku realnego jest zawsze traumatyczne. Mhm.
Tyle. Okej. Okay. Tyle w tym. No, mogę to rozwijać, ale to już wiesz. Nie, no to myślę, że mogę się pokusić o podanie przykładu, może mi powiedzieć, czy on jest adekwatny, czy nie. Z jednej strony na przykład, nie wiem, na przykład no, żyję w szczęśliwym małżeństwie i sobie wyobrażam, że to zawsze tak będzie funkcjonować i to mnie jakby podtrzymuje, że kolejnego dnia fajnie mi żyć, bo fajnie mi się żyje w związku, w którym jestem. Okay. No a prawda jest taka, że na przykład moja żona mogłaby zginąć w każdym momencie albo mogłoby się w inny sposób stać, które by rozbiło nasze małżeństwo i musielibyśmy zacząć żyć osobno i prawdopodobnie ten moment, który bym musiał odkryć, że nagle jestem, że ta pewność była totalnym moim wyobrażeniem, pewność nienaruszalności, wiesz, istnienia tej drugiej osoby, która jest mi taka bliska, mogła być dla mnie traumatyczna. Stąd większość ludzi nie wyobraża sobie, że ci, których kochają, w każdej sekundzie może umrzeć, albo w każdym momencie może się zacząć proces, który sprawi, że one będą umierać, dlatego że to byłoby zbyt przerażające, a kiedy do tego dochodzi, to człowiek przeżywa traumę, którą musi odreagować, która się nazywa procesem żałoby. Tak, tak. Proces w tym ujęciu proces żałoby byłby procesem usymbolizowania. Dokładnie tak. Powrotu jakby od traumy do porządku symbolicznego. Dokładnie tak. Znowu musisz zapomnieć w pewnym sensie o tej ciągłej możliwości zawalenia się całej tej konstrukcji opartej na fikcji. Mm-hmm. Fikcja jest symboliczna, nie? Tak. No, znaczy, tak. W sensie należy do porządku symbolicznego. Tak. No i Lovecraft bardzo często są ludzie, którzy czytając Lovecrafta, przynajmniej tak jak zrozumiałem, potrafili interpretować go bardzo symbolicznie. I ta negatywna epistemologia była dla nich sednem Lovecrafta, czyli to, że prawdziwa rzeczywistość, którą się odkrywa, jest po prostu przerażająca, a Lovecraft mówił to. Prawdziwy koszmar jest u progów, to było w Koszmarze w Dunwich, prawdziwy koszmar jest u progu waszych domów, a nie widzicie go. Mhm. Albo to, co powiedział na początku ze Cthulhu, że gdybyście połączyli całą wiedzę, którą posiadacie, tak, byliby totalnie by was to zmiotło z plansz. Użył innego słowa, ale w wolnym tłumaczeniu można byłoby tak to tak, użyć. Dokładnie o to chodzi. To nie jest tak, że gdzieś tam czyha Cthulhu i tak dalej. On już jest tutaj, nie? W sensie śpi i zawsze co chwilę ale może się... Ale wpływa na umysł co tak, jakiś czas. Tak, dokładnie. Znaczy... A i też może się przebudzić. To, że ktoś śpi, i w każdym to nie momencie znaczy, może pobudzić jakiegoś szaleńca, który rozumiejąc pewne rzeczy, które się dzieją, zacznie rozbijać ten świat, w którym ty istniejesz. Tak. Dokładnie. Więc tym pozytywnym akcentem... Skończymy chyba trzecią część podcastu. Widzę, że nam długością i dygresjami przeszła. Mam nadzieję, że nam wybaczycie te wszystkie dygresje, które są, które się tutaj pojawiły. Natomiast polecam czytanie McKenna, polecam czytanie Lovecrafta i w ogóle Weird Fiction, które zdaje się... Tak. Które zdaje się rozbijać... Wydaje mi się, że cechą literatury weird fiction jest w ogóle to, że stara się rozbijać tą rzeczywistość, którą my znamy. Że każdym elementem dobrej literatury weird fiction jest pokazanie tego, że świat, który znamy, potrafi się rozpaść w danym momencie. Więc w ogóle polecam literaturę weird fiction, a przede wszystkim polecam książkę Krzysztofa Grudnika Okultyzm i Nowoczesność. W tej serii podcastowej, krótkiej, wziąłem po jednym malutkim rozdziale z każdej części tej książki, a jak widzicie po długości podcastu, ilość informacji tam jest niesamowita. Napisana jest językiem takim, że jest to bardzo strawne dla każdego czytelnika, mimo tego, że tutaj mamy przed sobą doktora nauk humanistycznych, to się to czyta po prostu dobrze i to nie pojawiają się słowa, które są w jakiś sposób niezrozumiałe. Więc cholernie wam polecam tą książkę. A jeśli chcecie jeszcze dowiedzieć się więcej różnych ciekawych rzeczy, które Krzysztof publikuje i które tworzy, to może Krzysztofie powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć w internecie, twoją twórczość i po prostu ciebie. Jasne. Można mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie jako Krzysztof Grudnik, tam jestem. Od jakiegoś czasu zacząłem też publikować swój podcast pod tytułem Gryzę Grozę. Wystarczy to wpisać do wyszukiwarki na YouTubie. Na razie mam tylko 2 odcinki, ale scenariusze rozpisane na jeszcze kilka do przodu. Ten podcast jest, jak pokazuje tytuł, poświęcony kulturze grozy, literaturze grozy, ale jakby z punktu widzenia socjologii literatury bardziej. To jest... On nie jest naukowy. To są takie pogadanki, powiedzmy eseje, które pokazują, jak funkcjonuje, jak nie funkcjonuje literatura grozy w Polsce i czasem szerzej na świecie, ale głównie w Polsce. Mhm. No i to wszystko. Na
mediach społecznościowych, na Instagramie czy Facebooku publikuję na bieżąco książki, informacje o książkach, które piszę, tłumaczę czy redaguję, o swoich seriach, jak Niesamowitnicy na przykład, także tam są wszystkie aktualne informacje. Super. Dziękuję Ci bardzo, ale jeszcze post scriptum ostatnio muszę jakby rzecz powiedzieć, która mi wpadła do głowy, a religioznawczo chyba jest dość atrakcyjna. Propos negatywnej epistemologii i tego, że poznanie prawdy potrafi zmieścić z planszy, mówiąc z takim językiem potocznym, to wydaje mi się, że symbolicznie to się pojawia w różnych religiach, tak? To jednak to wyobrażenie, bo w Starym Testamencie ostatnią osobą, która mogła patrzeć Bogu w twarz, był Mojżesz, a każdy inny, który mógłby spojrzeć Bogu, znaczy, który mógłby tak spojrzeć Bogu w twarz, to prawdopodobnie by zginął. Co więcej, ludzie, którzy na przykład spotykają anioły, często się boją tego, że to się może z nim stać. Podobna sytuacja występuje też w wyobrażeniu mitologii greckiej, znaczy w religii przedchrześcijańskiej greckiej, ponieważ matka Dionizosa, kiedy spojrzała, Hera jakby zmusiła do tego, żeby ona spojrzała na Zeusa tego, jakim jest, to spłonęła. I Dionizos urodził się z płonących zgliszczy własnej matki. Mhm. Tym optymistycznym akcentem już naprawdę kończę. Może chcesz się do tego jakoś odnieść? Nie, w porządku. To jest... Zgadzam się z tym, że ten motyw jest... Gdzieś tam symbolicznie się pojawił. Uniwersalny. Tak, tylko że no wiesz, to nie zawsze... Te motywy, które my jakby dostrzegamy, one nie zawsze są... kluczowe jakby, podane w taki sposób, że są istotne, nie? One gdzieś wyewoluowały... Tak, no później chrześcijaństwo, które czerpie ze Starego Testamentu, to ten motyw spotykania się z Bogiem z twarzą w twarz, skoro Jezus też jest Bogiem, no to już zupełnie zostaje zamieciony pod dywan, chociaż pojawia się to w różny inny sposób, ale to może już na kolejne odcinki kolejnego podcastu. Dzięki za zaproszenie i dziękuję Państwu za wysłuchanie. Że tyle wytrzymaliście z nami. Pozdrawiamy.